Cześć i czołem, Izbo, trzy dzień, witam serdecznie. Idzie jesień, już czuć to i na dworze. Ja także to czuję, bo coraz bardziej mam ochotę na ciemne piwa. No i czas powoli pomyśleć o piwach, które będę pił jesienią i zimą tego roku i przyszłego. Także zszedłem do piwnicy, przyniosłem parę piw, które miałem tutaj przynieść na leżak, które mi się zebrały, które zakupiłem ostatnimi czasy. No i także przyszedłem przejrzeć piwa, które leżakuję i wybrać piwa na jesień i zimę, te, które będę pił. Także jeżeli Was to interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania. O właśnie, znalazłem naszego Risa, którego ważyliśmy z kolegami. Mam jeszcze trzy butelki. On, powiem szczerze, wyszedł nam tak średnio, bo on odfermentował ledwie w połowie. To jest 30, odfermentował do 15, już żadne drożdże nie chciały ruszyć. Także wyszedł bardzo słodki ris. Chłopaki tutaj narzekali, że ciężko go wypić, ale że ja lubię słodkie, to powiem szczerze, że nawet jak dla mnie nie było tutaj tragedii, więc trzeba będzie te trzy butelki pewnie przez zimę dopić. Mam tutaj oczywiście jeszcze perełki, porter, już niewiele zostało, ale jednak są. Ale co ja tutaj przyniosłem na leżak? Otóż perełkę porter zakupioną ostatnio w promocji, już po terminie do 12 września. Także kładę ją tutaj do skrzyneczki. Tutaj mam piwo z Lidla, Boka. Nie wiem, czy go będę pił, czy go będę leżakował. Na razie go w sumie przyniosłem tutaj. Także to piwo idzie także na leżak. Mam tutaj też Molocha z Golema, czyli Strong Ale. To piwo raczej wypiję tej jesieni, także ono jest tutaj do wypicia. Mam tutaj także piwo z browaru Rzeka Piwa, czyli Imperialny Belzebub, Imperial Peanut Stout. Także przechodzimy już do piw, które będę pił tej jesieni i zimy. Data ważności do 13 lutego 2018 roku, także myślę, że może je jeszcze tutaj przeleżakuję, ponieważ ostatnio testowałem w tamtym roku. Także może jeszcze troszeczkę ono poleży tutaj, szkoda mi go jeszcze wypijać. To ja tutaj jeszcze mam jakąś fortunę. Comes, Porter Bałtycki Płatki Dębowe. Data ważności 4 kwietnia 2019 roku. Także myślę, że może sobie tego komesika wypiję w tym roku. Odłożę go sobie do wypicia. Kolejnym piwem jest tutaj Porter, piwo z Borów, Rum Barrel Aged, z datą ważności do 1 lipca 2018 roku. Więc chyba to piwo też sobie, myślę, że tutaj w tym roku będę chciał już chyba wypić, chociaż tutaj jest taki znak zapytania, więc na razie je odłożę jeszcze na leżak. Comes Porter Bałtycki, także powinna być data do 2019 roku. No i jest. Myślę, że jeszcze sobie ten porterek przeleżakuję. Kolejnym piwem, które tutaj mam na leżaku, jest Solaris, jak widzicie, rocznik 2018. No, z tego co słyszałem, straszny sos sojowy z tego piwa wychodzi. Tutaj niby data ważności do 2023, ale myślę, że już trzeba będzie w tym roku spożyć to piwo. Zobaczymy, jak ono tam się sprawuje po takim czasie. Także odłożę je sobie do wypicia. Kolejnym piwem jest Imperator Bałtycki, zakupiony na Nadwiślańskim Festiwalu Piwa. Data ważności do 3 marca 2019 roku. Mam dwa, więc być może w tym roku wypiję sobie jednego, skosztuję. Zobaczę, jak on smakuje, bo chyba, powiem szczerze, nie piłem tego zwykłego Imperatora Bałtyckiego, albo piłem go parę lat temu, więc zupełnie już nie pamiętam, jak on tutaj smakuje, także no, zobaczymy. Także odkładam też do wypicia w tym roku. No i przechodzimy do największej skrzynki, moich największych zbiorów. Tutaj mamy Octavio z browaru Jana, czyli quadruple, ale to myślę, że on jeszcze poleżakuje. To jest bardzo dobre piwo, fajnie się starzeje, także
tylko może zyskać. Mamy tutaj także zeszłoroczną kooperację Widawy i Nepomucena, czyli Dark Forest, Imperial Forest, Baltic Porter. No właśnie, tutaj mam dylemat poważny co do tego piwa. Jeszcze bym go przeleżakował, ale zastanawiam się, jak z tymi igłami, czy czas, że tak powiem, nie będzie działał niekorzystnie na cały efekt i potem gdzieś te igły znikną ze smaku, a przynajmniej troszeczkę zanikną, także no to piwo jest z poważnym znakiem zapytania, ale na razie jeszcze zostawiam je na leżak. Death is not final z piwnego podziemia, czyli można powiedzieć, że jedno z najlepszych piw zeszłorocznej edycji lubelskich targów piw rzemieślniczych. Data ważności do 1 grudnia 2019 roku. No, zawalisty ris, to muszę powiedzieć. Chyba tutaj nie łapie ostrości jest. Także chyba jeszcze go sobie przeleżakuję. Zobaczę, jak tegoroczna warka, bo uważali w tym roku także to piwo, więc pewnie na lubelskich targach piwnych je gdzieś tutaj spotkam. Na WFP raczej pił nie będę, bo będę się skupiał na browarach, których u nas nie ma, także zobaczymy, jak tegoroczna warka się sprawdzi i może też zakupię coś na leżak i może zrobimy w przyszłym roku takie porównanie tej warki z datą, jak widzicie, do 1 grudnia 2019 roku i najnowszej warki, a może jeszcze w tym roku, no zobaczymy co i jak, także odkładam na leżak. Imperium Prunum oczywiście tutaj dostałem w prezencie, także myślę, że też w tym roku raczej to piwo będę chciał wypić, troszeczkę będzie męczarni z tym lakiem, ale tutaj raczej w tym roku spożyję to piwo, bo jestem go dość ciekaw, jak ono tutaj wypadnie. Mam tutaj także warkę z datą do 1 lutego 2021 Bachusa, czyli Wine Risa. On jeszcze tutaj przeleżakuje, nie będę go ruszał. Świetne piwo swoją drogą, polecam. Oczywiście o kocim porter na razie także będzie tutaj na leżaku, bo nawet nowa warka nie była, świeża warka nie była za fajna, więc nie wiem, jak on się tu będzie starzał. Na razie jakoś nie bardzo mam ochotę tego sprawdzać, także na razie na leżak. Mam tutaj także Serum Veritate z fabryki piwa. Jest to ris oczywiście. Także myślę, że też tutaj w tym roku to piwo spożyję, bo już w tamtym mnie kusiło, żeby je testować na począć, także w tym roku myślę, że fajny kapsel swoją drogą. Przypomina mi grę bodajże Gears of War. Gears of War chyba, fajny kapsel. Także to piwo będzie do spożycia tej jesieni i zimy, no tego i przyszłego roku właściwie. Mam tutaj także coś z browaru Marienstadt. A nie, to jest Jan Olbracht, nie wiem dlaczego mi się pomyliło, mój błąd. Jakoś mi się coś zakodowało, że to Marienstadt, Imperial Stout. On też już troszeczkę leży, już też po terminie jak widzimy. Ale myślę, że jeszcze może go przeleżakuję z rok. Zobaczymy, jak się starzeje w przyszłym roku. Co my tutaj jeszcze mamy? Porter warmiński. Także co do tego piwa, myślę, że jeszcze troszeczkę mu dam czasu. Imperium Prunum stestuję, a porter warmiński niech tutaj na razie zostanie na leżaku. Coś mam tutaj z manufaktury piwa, porter podbity śliwką. Swoją drogą bardzo udane piwo. Myślę, że tutaj też jeszcze je potrzymam na leżaku, chociaż może je tutaj będę chciał wypić. Mamy tutaj datę ważności, zobaczymy. No i oczywiście Bojan Porter. Kupiłem dwie butelki. Można oczywiście sprawdzić, jak ono się starzeje, chociaż data jeszcze tutaj do stycznia 2020 roku, więc może powiedzmy w przyszłym roku zobaczymy, co się z tym piwem stało, jak już minie data ważności. Także na ten rok na razie odkładam do skrzyneczki. No i tutaj jeszcze browar na Jurze, czyli po prostu porter bałtycki. Radek Sierant bardzo tutaj polecał to piwo. No i myślę, że też
Chętnie spróbuję, jak ona się tutaj miewa, jak ono wypada, data jeszcze, a nie, nie taka długa, już po terminie nawet, także jestem dość zdziwiony, więc pewnie wypijemy to piwo. A więc odłożyłem sobie tutaj 6 piwek, jak widzicie, do wypicia. Także tak wyglądają piwa, które wybrałem tutaj do wypicia tej jesieni i zimy. Kommes Porter Bałtycki Płatki Dębowe, Browar na Jurze Porter Bałtycki. Oczywiście mamy tutaj także Imperium Prunum, czyli taką wisienkę na torcie. Pinta Imperator Bałtycki. Raduga Solaris, oczywiście. No i fabrykę piwa, czyli Serum Veritate. Dodam jeszcze, że mam jeszcze do wypicia zeszłorocznego Buzdygana Rozkoszy i Baribala. Znaczy zeszłorocznego. Już w zeszłym roku wziąłem je na leżak, miałem nakręcić odcinki, ale jakoś nie było czasu. Potem już przyszła wiosna, to chciało mi się jasnych piw, także jeszcze czekają cały czas u mnie w mieszkaniu. Także piwa, które wybrałem, już zobaczyliście. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, które z tych piw chcielibyście zobaczyć na odcinkach. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.